Cześć, siemaneczko, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Izunka i... Janio. A to jest podcast numer 2. Tak. Wciąż nie mamy doświadczenia, więc jeszcze próbujemy. Wiem, że minęło trochę czasu od ostatniego, za to bardzo sorry. Zbierałam się, ale się zebrać nie mogłam. Jakieś mam takie ostatnio problemy z czasem, mija mi za szybko. No i mamy też... mój brat przyjechał do mnie na wakacje ze swoją dziewczyną. I generalnie wiecie. Tak, czas ucieka. Czas ucieka, bo jeszcze są też dzieciaczki na wakacjach i generalnie wiecie, chcemy pomiędzy i zawsze brakuje. To jest moje usprawiedliwienie. Chcecie, to bierzcie. Nie, to nie. Wasza sprawa. Ja jakieś mam, więc jestem szczęśliwa, że mogę się usprawiedliwić, a resztę fuck it. Okej, więc zacznijmy od tego, że przygotowałam dla Was propozycję. Nazywa się, tytuł w sumie jest The Boys. Czyli w sumie chłopcy w liczbie mnogiej z angielskiego. No chłopcy. Chłopcy, tak. No. Jest to serial. Amazon Prime. Na Amazonie Prime. Dokładnie. I teraz Wam powiem tak, bo... Na pewno gdzieś znajdziecie na Skończył się teraz ostatni sezon. Trzeci. Będą jeszcze następne na pewno sezony, ale Prime przez miesiąc jest darmowy. Amazon. Przez miesiąc jest darmowy. Więc możecie sobie pobrać. Nie wiem, czy w Polsce, w Danii jest darmowy miesiąc na pewno. W Danii jest darmowy miesiąc, może tak. W Polsce nie jest. No dobra, wiem, że jest na pewno jakiś tam może nie, darmowy. Spróbujcie. Jeśli Wam się spodoba, to polecam bardzo serdecznie. Jest to bardzo fajny serial, bardzo wciąga. Fakt faktem, minusem jest to, że odcinki są prawie godzinne. To tak jakbyś oglądał film niepełny, no taki wiecie, średniometrażowy. No ale to już taka tendencja jest w świecie, że ale, tak. Seriale godzinne. Ale może zacznijmy od tego, o co chodzi. Cała akcja dzieje się w Ameryce. No, jak przeważnie, nie? Śmieję się, bo to jest taka mocna inspiracja Marvelem. No. Ale generalnie jest naprawdę bardzo, bardzo subtelna i słodka ta inspiracja, tak to określę. Mocno się nie rzuca w oczy, aczkolwiek jest. Aczkolwiek jest, bo generalnie serial jest o superbohaterach i nie tylko, też o normalnych ludziach, czyli tak jakby jak to działa świat superbohaterów i normalnych ludzi. Ze sobą się przenikają, wiecie, problemy, nie problemy, sprawy, nie sprawy, wiecie, mentalnie podwójne, czy dobre, czy zło i takie tam. Tyle, że w tym jest taki w sumie mega spoko motyw, bo pokazuje, że superbohaterowie nie zawsze są źli. I tego, czego mi zawsze brakowało... Superbohaterowie nie zawsze są... Nie zawsze są dobrzy. Sorry. Nie zawsze są dobrzy. I w sumie tego, co mi najbardziej brakowało na przykład w Marvelu, nie wiedzieliśmy, z czego utrzymuje się na przykład, nie wiem, Thor. Dobra, on jest Bogiem. No dobra, on jest Bogiem, albo Hulk. Dobra, on jest naukowcem, no ale teoretycznie wiecie... No, po prostu nie. Mają hajs od Starka, nie? Mają hajs, tak. A no. W tym serialu jest jakby pokazane, w jaki sposób superbohaterowie zarabiają na życie. I to jest bardzo ciekawe, bo wiecie, tam gdzie zaczynają się pieniądze, tam zaczynają się i brudy, no nie? Tam są, wiecie, niekiedy takie nieciekawe sytuacje, powodujące w sumie bardzo dużo problemów. I jakoś mnie to nie dziwi. Generalnie wiecie, jako superbohaterowie oni muszą też patrzeć na swój prestiż, sławę, bo wchodzą reklamy produktów, współpracę, Instagramy, social media, wiecie, wizerunek jest mega ważny, są takimi celebrytami, jakby trochę no. Influencerami, pato-influencerami, coś w tym stylu. Ja już nawet nazywam ich nawet pato, bo to jest takie, wiecie, nieraz przejaskrawione aż za mocno. Jakby wiecie, generalnie wydaje mi się, że to jest mega spoko, bo pokazuje ten serial troszeczkę też takie drugie dno i takie wiecie, odwrócony obraz, nie? Bo tu mamy jakby takie wiecie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że superbohaterowie żyją w takich ideałach. Idealistyczne podejścia mają, są wszyscy tacy hojni, miłosierni, otwarci, tacy dla ludzi. A ci superbohaterowie tacy nie są. I to jest mega spoko. To jest mega spoko, bo fajnie można to zobaczyć z drugiej strony medalu. Ja to lubię. Lubię mieć taki, wiesz o co mi chodzi, jakby wiecie, patrzeć na sytuację z dwóch perspektyw. To jest fajne, bo to daje różne doświadczenia. I to jest mega miłe. Więc tak, generalnie, wiecie, ludzie żyją ze świadomością, że ci superbohaterowie w tym ich świecie funkcjonują. Wiedzą, lubią ich, są jak tacy, wiecie, followersi na Instagramie, nie? O, lubię tego follow. Mniej więcej na zasadzie, tak. O, kupię mojemu dziecku
tego i tego superbohatera. Wiecie, specjalnie blokuję nazwy, bo zaraz wam o nich opowiem mocniej, znaczy bardziej. I generalnie wiecie, o i to się napędza machina pieniędzy, napędza filmy się... Filmy nawet robią. Tak, napędza się machina fejmu i generalnie wiecie, całe kółko biznesowe się kręci. Każdy dostaje hajs, każdy dostaje fejm i wszyscy są zadowoleni. I generalnie myślę, że taki wstęp byłby spoko. A ty co, James, sądzisz? Chcesz coś jeszcze dodać do wstępu? Bo ostatnio dostałam okrzan od James'a, że nie daje mu się wypowiadać, więc teraz mam zamiar Nie mam nic do dodania. Nie masz nic do dodania. Dobra. Tak. Więc generalnie nasz świat opiera się na tym, że są superbohaterowie, są ludzie. Jeśli chodzi, zacznijmy analizować najpierw superbohaterów, bo jakby ich świat jest troszeczkę bardziej złożony, no jakby, wiecie, skomplikowany mentalnie i naturalnie na swój sposób. Więc tak, świat superbohaterów. Generalnie tych superbohaterów jest mnóstwo. Wiele osób przejawia supermoce. Jedni mają super fajne, ekstra, mega supermoce, jak latanie, lasery z oczu, super szybkość, super siła. Klasyki i podstawy. Niektórzy mają dziwne moce. Nawet bardzo dziwne. Ale nie zdradzę wam tego. Niektóre są totalnie niesmaczne, ale to musielibyście zobaczyć scenę. Ciekawe zastosowania nieraz są też umiejętności, gdzie człowiek by nie pomyślał, że można to tak użyć. I tak, może powiedzmy, że stwierdzenie, że ktoś ma gibkie ciało, rozciągliwe, normalnie oglądając inne filmy o superbohaterach, byś raczej nie pomyślał o tej części ciała. No dobra. Więc tyle, powiedzmy, w temacie. Więc od tych mega dziwnych supermocy do tych mega fajnych, dziwnych mocy jest bardzo szeroki wachlarz, tak? Oczywiście możemy też, wiecie, wymieniać po kolei, ale mniej więcej wyobraźcie sobie, jeśli jest możliwa supermoc, to jest możliwa supermoc na wszystko. Tak. Mniej więcej. I generalnie w tym świecie superbohaterów, każdy z tych superbohaterów pragnie dostać się do elitarnej siódemki. Elitarna siódemka, jak sama nazwa wskazuje, elita. To jest prestiż tam być. To są ci najwyżsi bohaterowie. Inny hajs, inny fame, to jest, wiecie, czuć pieniądz. Tak. Czuć pieniądz i czuć, wiecie, wszystko, co jest z tym związane. Więc jakby każdy superbohater chciałby się tam dostać. No i niektórych motywacja do dostania się tam jest taka, że po prostu, wiecie, po trupach do celu, no nie? Zero jakiejś miłosierdzia, współczucia, empatii, czegokolwiek, bycia w jakiś sposób człowiekiem, nie, liczy się tylko to. Więc jakby superbohaterowie naprawdę są bezlitośni w tej kwestii i dostają się tam za wszelką cenę. Za wszelką cenę, bo to jest, wiecie, jak American Dream. Coś w tym stylu. Największe marzenie jest być w siódemce, nie? No wiecie, oni to tak ciekawie reklamują, no bo to brzmi wstępnie jako, wiecie, szansa, żeby naprawdę pomagać ludziom, a jak już się dostaniesz do tej siódemki, no to widzisz drugą stronę tego wszystkiego. Tak, to jest w sumie piękne, że manipulacja, rządzenie firmy, bo to mu kontrolują, kontrakty, procenty, no i dorosłość, nie? Tak. Czyli tam, gdzie jest biznes i są pieniądze, są zawsze umowy, kruczki prawne i inne. Z tym się, jakby tak wygląda świat dorosłych, nie? Zawsze jest jakiś haczyk. Tak. U nich haczykiem jest generalnie bycie w elitarnej siódemce, ja tak myślę, bo to jest chyba największy haczyk ever. To już się wiąże z organizacją, która czuwa nad, wiecie, tymi superbohaterami całymi i jakby organizuje im różnego rodzaju, wiecie, nawet cutscenki. Cutscenki? No. No wiesz, w sensie takie, nie, to nie są kacenki, to są takie reklamowe te. No reklamy. Piszą im na przykład, co mają mówić, jak no to się nazywa? Przemowy. Przemowy. Więc generalnie starają kontrolują ich na każdym kroku. Tak, kontrolować ich na każdym kroku, no i oczywiście podbijać fame, bo im więcej wyznawców wiary, tym lepiej, prawda? No. Więc mniej więcej tak. Na czele wspaniałej siódemki stoi Ojczyznosław! Brzmi jak przegrystwo. Znaczy mieliśmy bekę, bo pierwszy cały sezon... Drugi nie, pierwszy cały sezon jest używane... Ich angielskie nazwy są zrobione na polski. Czyli jeżeli jest nazwa Homelander, czyli to właśnie Ojczyznosław na polski jest nimi. Więc i te inne z siódemki, jak na przykład Deep, to głęboki. Głęboki. No, Starlight nazwali...
Gwiazdką. No, gwiazdką. I tych innych to już nie pamiętam, nie? Nie pamiętam, jak przekształcili Noira. Noira. No wiesz, tego czarnego takiego. Czarny skowron chyba. Chyba czarny. Chyba czarny skowron, coś takiego. Ale bardzo dziwnie. Miałem dość fest cringe'a, jak to widziałem, bo słyszysz Homelander, a tam na... Nie ma lektora. Ojczyzna osła. Od razu mówię, nie ma lektora, nie? Na Amazonie. Są napisy. I tak polecam. Też jest git. Polecam, pomimo to przełamcie się, obejrzcie, bo naprawdę spoko. Można bawić. Naprawdę można. Nie bójcie się czytać. No. Czytanie zanika generalnie, więc wiecie, przydałoby się trochę podboostować to. Więc na czele siódemki stoi Ojczyzna osła i on jest taki trochę, nie powiedziałam... wspomniałaś o organizacji, jak się nazywa. Organizacja się nazywa WOT. Tak. I oni generalnie czuwają nad tą samą. Nad siódemką. Nad siódemką. Dbają o ich PR i wszystko. Więc mamy Ojczyzna Sława, czyli Homelandera. W późniejszych sezonach jest tak nazywany już normalnie, bez spolszczenia. Jak w Ameryce. Tak, jak w Ameryce. I mi się wydaje, że jakby... On ma dosyć dramatyczną historię. I mi jest go trochę szkoda, a trochę nie. Są momenty, gdzie możesz... Mów współczuć to, no. Tak. On nie jest jednodymensjonalny, tak się mówi na to. On jest wielostronną postacią. Wieloświatową? Nie. To jest tak, że ma oblicza. Wieloobliczową. Nie, dobra, mnie. W każdym razie nie jest różnorodny strukturalnie pod względem mentalnym. Tak, jest inny. To brzmiało bardzo mądrze, ale nie wiem, czy poprawnie. Dobra, mniejsza to. W każdym razie generalnie on został wyhodowany w próbówce i wychowany w laboratorium. Nie bez powodu używam tego stwierdzenia, bo to jest mega smutne. On nie miał rodziców, więc jakby ciągle cierpi na brak mamy i ojca. Jest niepełny, bo nie został wychowany w rodzinie, tylko w zimnym laboratorium i w sumie został tam też stworzony. Więc on jest tworem genetycznym, nawet jakby nie został zrodzony z człowieka. Po prostu jakby został stworzony z DNA. Teoretycznie został stworzony. No tak, ale został stworzony, nie został zrodzony z człowieka, tylko został stworzony z DNA człowieka. Wiecie, brakuje tych ludzkich aspektów, nie? I nie bez powodu nam to dają do zrozumienia, że brakuje w nim tych ludzkich aspektów trochę, bo on generalnie wydaje mi się, że jest bardzo pomieszany psychicznie. No. Ma w sobie, jest dorosłym chłopem, dorosłym facetem. Wiecie, światowej sławy, bo jakby patrzeć na niego, to możecie go sobie zwizualizować jako Kapitana Amerykę i Supermana. I Supermana ze schizofrenią. Taką. Znaczy to tak, szczerze, to tak naprawdę on ma kostium Supermana i ma flagę Ameryki, nie? No, więc jakby, wiecie, taki wizerunkowo to tak, a mentalnie to bardzo pomieszany człowiek i go jest ciężko określić. Bo on w pewnych momentach zachowuje się jako taki naprawdę empatyczny człowiek i masz takie, o kurde, chyba coś mu się zmieniło, gdzie jest zaraz następna scena, w której okazuje się, że mu się pogorszyło. więc generalnie z nim to jest dużo zabawy i dużo takiego śmiechu, ale na tej postaci trzeba się skupić, żeby ją chociaż odrobinę zrozumieć. Bo on jest bardzo pomieszany i to może trochę przeszkadzać, bo jest Homelander dobry, Homelander dobra, zły. Dobra, powtarzasz się, że jest pomieszany. I tak, no dobra. Więc tak, tu mamy świat, no i on ma jakby tą swoją elitarną szóstkę, która siódemkę. Szóstkę, on jest siódmy, znaczy on jest jakby głową tej elitarnej siódemki, więc on się, generalnie oni są mu podporządkowani, bo wydaje mi się, że on ma chyba najsilniejsze moce z nich wszystkich, on by rozwalił każdego tam. Tak, spokojnie. Ma, bo on strzela laserami z oczu. Supermanem, no. Supermana, zobaczcie, jaki on jest nie do pokolenia. Tak. Taki Homelander, nie? I tutaj mamy drugi świat, wiecie, tu są superbohaterowie, a tu są ludzie. Nie będziemy wchodzić w głąb każdego, bo za głęboko by to było. No i przede wszystkim dalibyśmy wam zbyt dużo spoilerów, a w sumie chcemy, żebyście mieli fan, więc bardziej chcemy was zachęcić, żebyście sobie obczaili. No i mamy drugi, jakby tutaj drugą stronę, czyli ludzi. Ludzi, którzy niekoniecznie są wielkimi fanami superbohaterów. Bo generalnie jest tak, że superbohaterowie również popełniają błędy.
Oczywiście te błędy organizacja próbuje zamieść pod dywan, wiecie, żeby nie było zbyt dużego rozgłosu i takie tam, że jakiś super bohater kogoś tam zabił czy coś przez przypadek. Bo nawet zamierzenie. No nie? Albo nawet zamierzenie, ale wiecie, generalnie jest to wszystko tak mega zamiatane pod dywan, żeby nie było skandali, żeby nie ucierpiała ani firma, ani wizerunek super bohatera. Pieniążki. Tak, ale oczywiście wśród ludzi są tacy, którzy żądają zemsty, chcą zadośćuczynienia i pieniądze, które im oferuje organizacja, nie zawsze są, wiecie, no nie wszyscy są przekupni, nie każdy ci pójdzie na hajs. Więc mi się wydaje, że właśnie tu jest tak fajnie ich nazwać mścicielami. No są mściciele na superbohaterów. Avengersi! Tak, bo generalnie oni się kierują zemstą. No tak. Chcą zadośćuczynienia za swoje krzywdy, więc okej, oni się słodko nazywają The Boysy. Ale generalnie ja bym nazwała ich bardziej mścicielami. Wydaje mi się, że to bardziej by do nich pasowało. No i teraz zastanówcie się, mamy takich, wiecie, ludzików. Są zwykli ludzie. Zwykli ludzie, bez supermocy, a walczą z superbohaterami. Jak ich zniszczyć? Generalnie czacha rozdymiona, bo dobra, jeszcze jakby stanąć koło superbohatera, to już jest takie, Boże, on ma laser w oczach, no nie? Ale generalnie, co zrobić, żeby go zniszczyć? W sumie, tak, w jaki sposób? W jaki sposób można to zrobić? To jest czasami niewyobrażalne. Ale cieszę się, że ta druga strona, The Boysy, oni generalnie wiedzą, co robić. A czasami nie wiedzą, czasami po prostu to jakby wychodzi spontanicznie, improwizacja. I pokazują, że z superbohaterami, że superbohaterów można ukarać. Są jak ludzie, tak naprawdę. Bo są jak ludzie, dosłownie. Że gdzieś uderzając w odpowiednie struny, odzywa się w ich ten ludzki, wiecie, taki... Słabość ludzka. Tak, słabość ludzka i dzięki właśnie temu można ich zniszczyć. Czyli oni dochodzą do wniosku, że na każdego superbohatera jest sposób. Na każdego słupka, tylko po prostu trzeba... Tak, słupki na nich mówią. Tak, słupki na nich mówią, tylko po prostu trzeba... a to jest chyba w ich slangu, bo generalnie jakby... Słup mówią. Słup, ale no. Tylko The Boysi. Nie, tak ogólnie mówią. Ogólnie. A w ich świecie na. Tak. Na takich już takich superbohaterów, tak ktoś jest albo przeciwko nich, albo coś to mówią o nich słup. No. Są słupkami. Więc oni uważają, że na każdego słupka jest specyficzny sposób, tylko ten sposób trzeba znaleźć. A żeby tak to rozgryźć, to potrzeba bardzo dużo czasu, dużo obserwacji, informacji i tajnych źródeł, tak. żeby to ogarnąć. Więc jakby po drugiej stronie barykady naszą główną postacią jest Huey. Wiecie, on jest jedną z pierwszoplanowych postaci oczywiście, tych mścicieli. I poznajemy go chyba w jednym z najgorszych momentów w jego życia, bo on traci miłość swoją dziewczynę. Aktualną miłość swojego Aktualną miłość swojego życia. Tak, i generalnie to jest tak silne przeżycie dla niego, że on z takiego, wiecie, ja bym go nazwała takim nieporadnym człowiekiem, duszącym w sobie emocje, na siłę próbującym być spokojny, że to go nie dotyczy, to go nie, wiecie, on był naprawdę takim bardzo, ja bym go nazwała takim ciapakiem. No. Naprawdę, no ciapak, bo on generalnie, wiecie, był takim, no jakbyście go spotkali, no to tak byście powiedzieli, no. Co ty możesz zrobić? Ale miękkie ciasteczko. Coś w tym stylu, zero, jakiś taki, wiecie, zdecydowania czy czegoś, no nie? Bardziej wydaje mi się, że jego dziewczyna miała większe jajca niż on. Nie znaliśmy jej za bardzo. No ale w sumie z tego, co było widać, że ona jest taka bardziej do przodu, taka dawaj, no. Robimy to, niż on, bo on był taki wszystkiego niepewny i wszystkiego się obawiał. Więc bał się zmian na pewno. Pomyślcie sobie, jeśli widzimy taką postać na początku i później dowiadujemy się, że on zostaje mścicielem na superbohaterów, mózg rozwala się jeszcze bardziej. Bo jak to możliwe, że ktoś taki znalazł w sobie tak ogromne poczucie sprawiedliwości i chęć zemsty, że jest w stanie zostać mordercą superbohaterów. Ruf. No. Więc generalnie to jest mega fajnie, bo możemy zobaczyć, jak ta postać ewoluuje. Ja bardzo polecam. Polecam to mega, bo generalnie wydaje mi się, że fajnie jest widzieć, jak te postacie dojrzewają z sezonu na sezon i jak się zmieniają. To jest mega spoko. No i generalnie Huey jest w tym najgorszym momencie swojego życia. Dobra, tak naprawdę nakręcił go... Nakręcił go tak naprawdę Butcher, czyli rzeźnik. No. Tłumaczy... Billy Butcher. Tak, Billy Butcher. Oj. To jest taki typowy mad... No to taki Brytyjec, ma zajebisty akcent. Tak. Coach, tylko to wszystko kont i gada i oj. Oj. On o nim...
Kont, don't touch him, i tak, on tak fajnie gada. Bardzo pięknie. Uwielbiam jego akcent. Najlepsze. I jeszcze oczywiście poznając go, już po 5 minutach możemy się dowiedzieć, że don't be pussy. Don't be a pussy. Don't be a pussy, dosłownie. Więc generalnie w sumie samo takie stwierdzenie pokazuje, że jest bardzo silną postacią. Charakterną. To taki patus typowy. No, taki typowy patus. Ma problemy z kontrolą, z kontrolowaniem agresji, ale to wynika z jego trudnego dzieciństwa. Dobra, już bez szczegółów. Trudne dzieciństwo. Dowiecie się w serialu. Dowiecie się w serialu, tak. I generalnie on nakręca tego Hughiego, tego słabe ciasteczko, no. żeby się zemścił, wziął odwet za to, co go spotkało. I generalnie Hughie łyka haczyk. No. Łyka haczyk. Wchodzi, wiecie, w taką relację z Butcherem dziwnie zależną. To oni też mają dosyć ciekawą relację. Bardzo ciekawa relacja między nimi. Śmieszna bardzo często. Dużo komizmu jest w tym serialu. Dużo komizmu jest. No i dobra, kto tam jest jeszcze w tych boysach? No jeszcze jest Francuzik. To jest mój ulubiony, nie? On też generalnie nie miał za łatwo życie. Moncler. Nie miał za łatwego życia. Nikt z nich nie miał. Nikt z nich nie miał. Generalnie oni wszyscy są jacyś spatusowani. Trochę przez słupków. Trochę przez rodzinę. Swoje życie też. I generalnie przez jakieś wypadki losowe, więc generalnie są bardzo poturbowani przez życie i przez to chyba dlatego są w stanie robić to, co robią. Francuzik, jak nazwa wskazuje, pochodzi z Francji, z Marsylii. I ma zarąbisty akcent. No, bardzo śmieszny. Jest tak boskie, że moi drodzy, jak to usłyszycie, to będzie Francuzik, ja chcę croissanta. Tak. Od razu, bo on jest naprawdę mega słodki. Pomimo tego, że jest patusiarski, on ma w sobie wydaje mi się, że on jest taki najbardziej ludzki. Chyba tak, największy taki. Taki empatyczny. Z tych podstawowych. Tak, on jest w stanie ofiarować siebie, żeby kogoś ratować. Oprócz Hughiego. Tak. No i potem mamy jeszcze gangusa największego. Tak. Mother's Milk. MM, a później gadali na niego. Albo Milk. Tak, on generalnie ma córkę i żonę, ale przez swoje natręctwa i fobie i zaburzenia ma fobię przez to, bo jeden słupek zabił jego rodzinę. Tak, rzucił samochodem w dom. No. I zginęli wszyscy na jego oczach. Oprócz jego. I generalnie on popadł w paranoję. Nie, chyba ojciec jest jeszcze też Ale ojciec też miał paranoję. Sądził się na tym punkcie, bo prawnikiem był. I właśnie to zniszczyło jego ojca i to też niszczy go. Wiecie, taka klątwa generacyjna, nie? No. Rodzinna. Przechodzi i jakby ten, więc on jest totalnie zeschizowany psychicznie. Ale wydaje mi się, że on jest z nich wszystkich najrozsądniejszy. Nie. Nie? Nie uważasz? Mi się wydaje, że on podchodzi najbardziej tak na zimno. I racjonalnie. Nie. Najbezpieczniej. W ostatnim sezonie w ogóle nie podchodzi na zimno. No w ostatnim sezonie nie, ale w tych wcześniejszych to podchodził na zimno i tak racjonalnie się ich starał. Niby tak. Ich zapędy trochę, wiecie. Francuzik tak. O chuj. No Francuzik też, ale Francuzik też potrafił. Ja to tego Butcher na Rambo wbija się. No tak. I co jest dziwne, on nie jest super bohaterem, ani nie ma supermocy, więc jakby wiecie, to jest na przykład, no dosyć interesujące. Więc The Boysów generalnie pierwotnie tworzył Butcher, Mother Milk i Francuzik. I jeszcze była taka oficer. Tak, jak ona. Malcolm. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Więc generalnie oni na początku zwalczali słupków, a później dołączył do nich Hugh. Tak. I generalnie wyszła ekipa The Boys. No, coś tam o Homelanderze było. O Homelanderze? Czego Butcher coś tam. A, bo generalnie jest tak, że Butcher, każdy z nich chce mieć jakąś zemstę na słupku, tak? Huey na A-Trainie. A-Train. No. Butcher taki, jakby Flash. Szybciąg, nie? No, Flash. Butcher chce się zemścić na Homelanderze. No. Mother Milk też na Homelanderze? Nie, Soldier Boy. A, na Soldier Boyu, tak. A Francuzik? Chyba on nie miał tak, on ogólnie sprawiedliwości. Francuzik chciał. Generalnie miał. On miał tą z tym lanternem, tą z latarnikiem. A, z latarnikiem. Bo on tamtych zabił. Dzieci. Tak, dzieci i on chciał, bo pani to czuł się winny. I czuł się winny, bo zeszedł z posterunku. Tak, więc on chciał zadośćuczynienia za to na latarniku. Więc generalnie każdy z nich ma takiego swojego, wiecie, słupka, którego na pewno chce przetrącić. Ale generalnie jeszcze też trącają innych. I co jest w sumie takie mega spoko, że ich pierwsza akcja razem z Huey jest taka, że Butcher wysyła go do Wodu.
żeby podłożył im podsłuch. Żeby dowiedzieć się, wiecie, więcej informacji, więc jakby Huey udaje, że chce przyjąć, wiecie, pieniądze od organizacji w ramach zadośćuczynienia. I ja pamiętam, jak on był mega mocno obsrany na tej akcji i on się trząsł i to było takie, jakby ktoś na niego spojrzał, to było od razu widać, że to nie jest ekscytacja, bo spotkał superbohatera, tylko to jest takie typowe, że coś odwalę, nie? No i generalnie on próbuje podłożyć ten podsłuch w sali konferencyjnej, tylko że Huey jest niezdarą. Jest straszną niezdarą. I jakby, wiecie, motyw jest taki, że... Niby mu nie wychodzi, ale wyszło. Wyszło mu, ale później okazało się, że mu nie wyszło. No dobra, bo mają niewidzialnego superbohatera. Który cały czas obserwował Huey'ego. No i poszedł za nim do pracy. I poszedł za nim do pracy, zrobił tam mega rozwałkę. Butcher go uratował. I złapali niewidzialnego superbohatera. Pożeli mu dynamit w dupę i go wysadzili. Krótko. Polecam obejrzeć The Boysów. To chyba było najlepsze. No bo tak, no bo co można zrobić innego, kiedy złapiesz superbohatera, który jest niewidzialny. On był niewidzialny i miał bardzo twardą skórę. Tak, nie mogli. Generalnie superbohaterowie ciężko jest ich zranić. Nie każdy. Nie wszystkich, ale akurat tego tak. No. Więc na tej zasadzie. No i powiem szczerze, że w tym są trzy sezony. Jest wiele pobocznych wątków. Każdy sezon jakby opiewa na inną historię, która jest w centrum, ale jest jeszcze 10 innych, no może nie 10, ale z 5 przynajmniej pobocznych historii, które się dzieją wokoło tego wątku. Może z 3. No albo z 3. No ale w każdym razie jest dużo pobocznych, więc no. Generalnie wydaje mi się, że jest to rozrywka na dłuższy czas. To 3 sezony po 8 odcinków na oko. Tak, no i to godzina. Około godziny no. 20, więc no sporo. Nie, godziny 20 nie tworzy. Nie było tego. Nigdy żadnego? Nie, do godziny. Nie, to mylisz z tym. A, możemy Stranger Things. A, okej, okay, bo też oglądaliśmy wtedy i jakby. No. Więc generalnie The Boysi naprawdę bardzo na plus. Oczywiście, wiecie, występują wulgaryzmy. Występuje nagość, występuje krew, wyzywanie. Plaki, wyzywanie, członki. Tak, i różne inne takie, więc to na pewno nie jest film dla dzieci 10+, ani 13+. I żeby zrozumieć historię, wydaje mi się, że to jest takie no, bardziej... Wydaje mi się, że już racjonalnie 16-latek albo 15-latek tak, mógłby obejrzeć. Może nawet 14, zależy tak, jak to jest. Tak, zależy jak poukładane w głowie i jak do tego podchodzi. Ale generalnie wydaje mi się, no wiecie, to nie jest coś, co oglądałabym przy dzieciach na przykład, no nie? Albo z dziećmi. Albo z dziećmi. Na pewno nie. No i generalnie jeśli ktoś nie lubi takich wulgaryzmów, czy na przykład takiego prymitywnego komizmu, bym powiedziała, bo nieraz ten komizm był prymitywny, taki, wiesz, naciągany, albo taki nieraz naprawdę... Nieraz był też bardzo taki, fajny. Taki, no, nieraz był naprawdę bardzo złożony i fajny. Niektóre sceny później się na przykład okazywały śmieszne. No tak. Więc jakby... Nie relacje bardzo, bardzo dobre relacje i... Fabuła ciekawie zbudowana w tym serialu. Tak, utrzymuje w napięciu, ale też jest spokojnie spowalnia. Potrafi też zaskoczyć. Po to, żeby znowu zaskoczyć, więc jakby jest taki, wiecie, element, że się człowiek nie nudzi, no nie? No. Bo powiem wam, nawet przy tej godzinie. Nawet przy tej godzinie ten czas szybko leci i masz taką ochotę na więcej. Głodni po prostu wrażeń i chęci, no nie? No. Więc żeby nie przedłużać, moi drodzy, jeśli chcecie dowiedzieć się, co się dzieje w The Boysach, to zapraszam was mega serdecznie. Spróbujcie na Amazonie, może będzie miesiąc... Bo na jakiejś stronie pirackiej. Ale na jakiejś stronie pirackiej. Nie no, nie możemy takich rzeczy promować. Jesteśmy mali, możemy. Okej, okay, możemy promować takie rzeczy, dobra. Więc jeśli byście chcieli, to polecam wam naprawdę, jeśli jest miesiąc darmowy, polecam wam sobie naprawdę zrobić to i w miesiąc myślę, że spokojnie wciągniecie trzy sezony. Następny sezon za rok będzie dopiero. Bo my sezon, my to wciągnęliśmy w ponad miesiąc i to jeszcze z przerwami oglądaliśmy. Takimi dłuższymi. Bo trzeci sezon to całkiem na raty oglądaliśmy. Tak, bo wyszedł dopiero. No. A generalnie wydaje mi się, że jak już teraz wiecie, macie całość, to... Szybko wciągniecie. Pójdzie szybko. Wam bo się naprawdę spodoba. Fabuła jest tak napędzająca, tak człowiek chce więcej, że jest ciekawski, co będzie dalej i jak wyjdzie, że naprawdę wam bardzo serdecznie polecam uzbroić się w coś do picia, dobre chipsy i jedziecie z tym koksem. Także moi drodzy, pamiętajcie o stawieniu łapeczki w górę, oczywiście subskrypcji, jeśli jesteście nowi, już wam przypomnę. I oczywiście moi drodzy, napiszcie mi w komentarzu, jak nam wyszedł nasz jak wyszła nam nasza nowe propozycje, może a może macie jakieś nowe propozycje? Albo jakiś temat. Albo jakiś temat, na który chcielibyście zobaczyć podcast. Tak. Więc bardzo proszę, wspomóżcie w komentarzach, pamiętajcie o moich rączkach, trzymajcie się, cześć! Near.